Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 11 milionów złotych na kształcenie zawodowe w regionie. Środki przeznaczone zostaną na organizację staży i praktyk u pracodawców, doposażenie szkół czy stypendia dla najlepszych uczniów. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. To przede wszystkim dbałość o zadania własne Województwa Podlaskiego, które chce finansować, dofinansowywać oświatę podlaską. Jedynymi z beneficjentów są trzy łomżyńskie szkoły. Z marszałkowskiego wsparcia skorzystają Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, a także Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. Łączna kwota dotacji to ponad 2 300 000 zł. Łomża słynie z wielu szkół, z bardzo dobrej oświaty. To przede wszystkim pieniądze na dostosowanie do nowych wyzwań, szczególnie pod względem epidemii nauki zdalnej, ale również wyposażenia tych szkół w różnego rodzaju środki logistyczne. Projekt obejmie 12 nauczycieli, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje, a także 340 uczniów. Uczniowie będą zwiększać swoją wiedzę, powiększać zainteresowanie. Stawiamy na techniczne szkoły również. To było zaniedbane. To pieniądze niemałe, pieniądze, które pozwolą dla dyrektorów, dla samorządu Łomży na zwiększenie tego potencjału i na utrzymanie poziomu nauki w tych placówkach. Oprócz trzech łomżyńskich szkół, dotację otrzymają również szkoły policealne w Białymstoku, technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu imienia rotmistrza Witolda Pieleckiego, technikum nr 2 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Suwałkach oraz Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. W sumie inicjatywa skierowana jest do 1144 uczniów i 89 nauczycieli. Całkowity koszt wszystkich projektów wynosi blisko 12 milionów złotych. Ruszyła 12. edycja projektu Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy. W ramach tegorocznych zajęć zaplanowano m.in. budowanie zdalnie sterowanych samolotów, programowanie czy dziennikarstwo radiowe. Władze uczelni podkreśliły, iż współpraca Politechniki Białostockiej i Województwa Podlaskiego w zakresie edukacji jest znaczącym elementem obopólnych działań, również w przypadku Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego. Politechnika Białostocka proponuje wiele form kształcenia, zgodnie z ideą systemu kształcenia lifelong learning, zaczynamy od najmłodszych. To im dedykowany jest Białostocki Uniwersytet Dziecięcy. Ta forma kształcenia ma przede wszystkim inspirować i rozwijać zainteresowania techniczne, zainteresowania z zakresu nauk ścisłych, ale również wspierać warsztatowe umiejętności, jeśli chodzi o tworzenie dzieł sztuki. Za każdym razem, kiedy ogłaszaliśmy rekrutację miejsca dostępne na naszym mini uniwersytecie, rozchodziły się w ciągu kilku minut po ogłoszeniu rekrutacji. Tak było również i w tym roku. Jednym z partnerów projektu Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy jest Województwo Podlaskie. Samorząd dofinansował realizację przedsięwzięcia kwotą 27 tysięcy złotych. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak cenną, wartościową inicjatywę, która służy najmłodszym mieszkańcom naszego regionu. Wsparcie przekazane przez Zarząd Województwa jest właśnie takim wyrazem troski o to, by najmłodsi Podlasianie mogli mimo trudnego czasu pandemii rozwijać się, edukować, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych. Chciałabym podziękować pani rektor, panu prorektorowi za zaangażowanie, za wkład włożony w to, że Politechnika zorganizowała te zajęcia w inny niż dotychczas sposób. Cieszymy się, że Województwo Podlaskie zostało partnerem kolejnej edycji Dziecięcego Uniwersytetu.
W poprzednich edycjach istotnym czynnikiem Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego był fakt, iż zajęcia odbywały się w murach Politechniki Białostockiej. Jednak tegoroczna edycja ma inny charakter. Ze względu na pandemię COVID-19 po raz pierwszy zajęcia realizowane będą zdalnie. W tym roku akademickim nasza oferta obejmuje aż 8 zagadnień tematycznych. Dotyczyć one będą programowania, zajęć związanych z mikroskopią, optyczną, skaningową, elektronową, zajęć związanych z budowaniem samolotów zdalnie sterowanych. Zajęcia też będą poświęcone światłu. Zajęcia również w ramach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzone będą przy współpracy z klasą konfucjańską w ramach tych zadań. Nasi najmłodsi studenci zostaną zabrani w wycieczkę w odległe Chiny. Przewidzieliśmy zajęcia z naszym kolejnym partnerem, z Galerią imieniem Ślędzińskich, gdzie studentom, najmłodszym studentom zostaną pokazane zagadnienia dotyczące malarstwa. Doświadczeni wykładowcy, a także pełni serca organizatorzy tych zajęć dołożą wszelkich starań, żeby utrzymać poziom, żeby nadal ta inicjatywa edukacyjna cieszyła się powodzeniem, żeby dawała to, czego oczekują jej uczestnicy. Liczę, że to będzie pewne takie ziarno, które zaowocuje tym, że kiedyś ci ludzie przyjdą do nas, chcąc kontynuować kształcenie w Politechnice Białostockiej jako studenci, a później zasilą kadry inżynierskie naszego regionu. Białostocki Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie edukacyjne Politechniki Białostockiej, które od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Głównym celem jest wspieranie edukacji młodzieży szkolnej oraz rozbudzanie w nich ciekawości naukowej i zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Funkcjonuje on w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który ukończyło blisko 1600 małych absolwentów. W Tykocinie wybudowana zostanie ścieżka dydaktyczna nad Narwią. Przedsięwzięcie ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia walorów miasta. Inwestycja ma służyć turystom i jednocześnie chronić naturę poprzez wytyczenie szlaków, którymi miłośnicy przyrody będą mogli się poruszać bez szkody dla środowiska. Turyści wskazali nam też, że potrzebują tego kontaktu z rzeką. Byliśmy troszeczkę do tej pory odwróceni od Narwi. Dla nas to było normalne, że ta Narew jest. Natomiast wszyscy odwiedzający Tykocin zwracali nam na to uwagę, że my nie wykorzystujemy potencjału tego, który mamy, czyli tej przyrody, tej rzeki. Zauważyliśmy, że naturalnie zrobił się ruch pieszy wzdłuż rzeki. Były wydeptywane po prostu ścieżki na nadbrzeżu, więc stwierdziliśmy, że to jest jednak miejsce, które należy zagospodarować. Stosownie do potrzeb mieszkańców, do całego wizerunku Tykocina zaprojektowaliśmy taką ścieżkę. Na jeden etap otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. To było dofinansowanie przekazane w formie dotacji celowej. Więc to, co wykorzystaliśmy w tamtym roku, zostało wykorzystane, resztę żeśmy zwrócili. Ale dzięki zauważeniu tego Tykocina i tych potrzeb naszych, Urząd Marszałkowski przekazał nam ponownie tą niewykorzystaną kwotę. Była to kwota 1 200 000 na dalszą realizację tego przedsięwzięcia. Długość ścieżki wynosić ma około 1300 metrów. Elementem łączącym dwie ścieżki deptaka będzie most. Będą tam oczywiście ławeczki, będą latarnie, będą tablice informacyjne, będzie też dużo zieleni. Nie chcieliśmy tego betonować, chcieliśmy to zrobić możliwie jak najbardziej przyjaźnie dla człowieka. Czyli o to chodziło nam, żeby było bardzo dużo nasadzeń, żeby było bardzo dużo zieleni, a w tym właśnie Narew, nadbrzeże zagospodarowane, gdzie i mieszkańcy, i turyści mogą spokojnie usiąść, odpocząć, przespacerować się. Myślę, że to będzie bardzo dobre przesunięcie ruchu turystycznego z centrum Tykocina na nadbrzeże Narwi. Mariusz Dudziński zaznacza, iż inicjatywa wyszła od mieszkańców miasta. Ponadto sama inicjatywa była długo wyczekiwanym przedsięwzięciem. Zrobienie tej ścieżki jest takim pierwszym etapem do tego, żeby ta rzeka u nas zaczęła żyć, żeby ona pokazała w pełnej okrasie, jakie ma walory. Już mnie pytają mieszkańcy, pytają przedsiębiorcy o to, czy my będziemy mogli
przy tym deptaku, przy tej rzece zorganizować jakieś punkty gastronomiczne. To zacznie się napędzać wszystko. Turyści pragną tego kontaktu z naturą. Jesteśmy bardzo fajnie położeni, że od strony północnej rzeki są akurat rozlewiska Narwi, starorzecze Narwi, więc nie mamy nic takiego, co by zakłócało te widoki. Sama natura po prostu. Dla nas to jest pełnia sukcesu. Prace w związku ze ścieżką dydaktyczną w Tykocinie zakończyć się mają w czerwcu 2021 roku. Cały projekt kosztować ma około 4 milionów złotych. Podlaskie władze na ten cel przeznaczyły ponad 1,5 miliona złotych z budżetu województwa.